Są tutaj trzy sale. Podzielam w ten sposób, że na tej głównej stacji, teraz jesteśmy, to jest głównie przyroda, ale też właśnie podkreślenie, bo są jakby dwie kolekcje, właśnie wspomniane Wita Miński, dlatego nas też wita portret właśnie Wita Mińskiego, a w drugiej sali też jest pani Stanisława Witkowska, kolejna jakby donatorka tej kolekcji, dlatego to jest tak powiązane. W drugiej sali też są głównie też portrety prezentowane, no i oczywiście rzeczy bardziej związane z architekturą od naszego właśnie Nowakowskiego, który w tym budynku spędził 2 lata, dlatego jest ta w tą muzeum, w tą ekspozycję Nowakowskiego jest wplecione płyta, które poświęcona zostało tutaj, że był w Łowiczu i tu uczył się. My to jakoś też pokazaliśmy jednocześnie, a z drugiej strony dopełnieniem jest piękna nie tylko rzemiosło, to jest ceramika, szkło, plastyka, bo też są płaskorzeźby dwie, właśnie z wytwórni z Miśli, z Berlina i Wiednia. Zapraszam do oglądania, bo naprawdę są to smaczki, które warto obejrzeć. My też, ja mam taką marzenie, żeby może takie kolejki były, jak to były w Krakowie czy w Warszawie, bo my też mamy Matejkę, mamy Malczewskiego w małych formach, ale też, ale inne dzieła też polecą. Dziękuję i zapraszam do zwiedzania. Do zobaczenia.